Cześć, witam na Garage Mason. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się trzema programami dymocznymi z lepszymi lub gorszymi efektami. Dzisiaj chciałbym pociągnąć dalej ten temat i pokazać wam kolejny slicer, taki którego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widzieliście. Zapraszam. Program, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować to Idea Maker. Program wypuszczony przez RISE 3D, producenta drukarek takich, no nie budżetowych. Tam sprzęty zaczynają się od kilku tysięcy dolarów, kończą na kilkunastu. Drukarki bardzo zaawansowane technicznie, bardzo duże, zdobywcy wielu nagród, również tych związanych z magazynem Make z USA. Program zainteresował mnie o tyle, że ma bardzo fajny i bardzo przyjazny z mojego punktu widzenia interfejs graficzny, który pozwala na łatwą obsługę tego programu. Trzeba powiedzieć, że producent pomimo zaawansowania i technicznego swojego sprzętu i, i cen jednak pozostawił furtkę do konfiguracji tego programu do współpracy z każdym innym, z każdym innym urządzeniem. Nie będziecie mieli możliwości sterowania z poziomu tego programu drukarką. Trzeba przekopiować sobie gcode na kartę pamięci albo wysłać to chociażby z programu and Face. Natomiast sam program jest w pełni, w pełni użyteczny i będziecie mogli z niego korzystać. Ja skorzystałem i okazało się, że... Rekiny, które wydrukowałem na takich samych ustawieniach jak te, których użyłem w poprzednim odcinku, są w pełni sprawne mechanicznie i tu zaczęła się moja przygoda z tym programem. Przygoda tygodniowa, więc dzisiaj tylko sobie ten program obejrzymy, a szczegółową analizą zajmiemy się za parę tygodni. Program możecie sobie ściągnąć ze strony producenta. Link znajdziecie. W opisie pod filmem jak zwykle. Również w opisie znajdziecie sobie bonus do dzisiejszego odcinka, czyli profil dla drukarki Anet A8, żebyście mogli sobie to w łatwy i bezbolesny sposób e, wypróbować. Sposób na dodanie własnej drukarki. Wchodzimy w Configuration Wizard. I wybieramy z rozwijanej listy Others. To spowoduje przeniesienie was do takiego interfejsu, w którym będzie można sobie dodać własną konfigurację. No i tutaj wpisujemy sobie własne parametry: średnica dyszy, szerokość stołu. Ja tutaj ustawię 220, głębokość stołu też 220. Wysokość ustawimy na 230. Nie sprzestawiajcie parametru step e per millimeter. To jest ilość kroków na milimetr przy podawaniu filamentu i owszem, można ją tutaj korygować, natomiast jeżeli zostawicie ją na 0,0, to ten parametr zostanie pobrany z waszej konfiguracji drukarki. Także proponuję tego na razie nie ruszać. Kompensacja w osi X i Y to jest taki parametr, który pozwala na ewentualną korektę. Jeżeli w którejś z osi okazałoby się, że jest więcej niż być powinno, czyli na przykład macie obiekt o wymiarach 100 mm na 100 mm i w którąś stronę wychodzi 101, to wystarczy tutaj wtedy zmienić parametr na 99% i on powinien się wtedy skompensować. Prędkość transmisji ten parametr właśnie dotyczy producent tych drukarek, do których dedykowany jest ten program generalnie obsługuje sprzęt przez sieć Wi-Fi i ta prędkość transmisji tutaj ustawiana dotyczy się właśnie połączenia z tymi drukarkami fabrycznymi dla tego oprogramowania. Tutaj trzeba dodać jeszcze obsługę podgrzewanego stołu Również zostawiamy zaznaczoną obsługę wentylatora. Ilość ekstruderów można do, dostosować do dwóch. U nas jest jeden. No i materiał. W moim przypadku to PLA 1,75 mm. I limity temperatur, do jakich moduły grzewcze mogą się rozgrzać. W przypadku stołu 110 stopni Celsjusza, tutaj. 310 to taka ich nominalna wartość, natomiast ja ustawiam 240, żeby mi się drukarka więcej nie mogła rozgrzać. Tutaj jeszcze potwierdzamy sobie te kroki. No i gotowe. Już możecie przygotowywać sobie programy wykonawcze dla swoich drukarek. Słów kilka na temat tego interfejsu, który tutaj widzicie. Dodawanie pliku, kasowanie, taki ogólny widok, funkcja pan, czyli przesuwanie góra-dół, lewo-prawo. Funkcja move to już poruszanie modelem, który tutaj zaraz sobie załadujemy. Funkcja rotate, bardzo podobna funkcja obrotowa, można obracać modelem w trzech osiach, bardzo podobnie jak w programie Kura. Skalowanie. FreeCAD. Ta funkcja pozwala na przecinanie modelu. Bo ten program pozwala na niewielką edycję modeli do niego załadowanych, co jest na pewno zdecydowanym plusem. Ale do tak zaawansowanych funkcji to sobie wrócimy w odcinku, w którym będę naprawdę dogłębnie analizował, co ten program ma, bo taki odcinek na pewno powstanie. Saporty i tutaj typowe funkcje, czyli albo dotyka stołu. Albo, do, albo tworzy podpory we wszystkich pustych miejscach, ale również manualne dodawanie podpór w konkretnych miejscach. I to już jest funkcja, która jest dostępna tylko w płatnym programie Simplify 3D. Ja, że w żadnym innym programie tego do tej pory nie trafiłem, chyba tylko. Jeszcze w craftwearze, ale do, o craftwearze to sobie porozmawiamy w oddzielnym odcinku, bo to też jest program warty przedstawienia. Tak samo jak ten program, który pokazuję Wam dzisiaj, jest dodatkiem do urządzeń, które produkuje pewna węgierska firma, i jakby z dobrodziejstwa i własnej wspaniałości wypuścili ten program do użytku dla wszystkich. MaxFit to jest taka funkcja, która pozwoli Wam dopasować wydruk do maksymalnej szerokości Waszej platformy roboczej. Kopiowanie, powrót do nominalnych wartości oryginalnego rysunku. Jeśli coś pozmienialiście w modelu, przeskalowaliście go w którąś stronę, nie o to Wam chodziło, naciskacie reset i on wraca do nominalnego stanu, tak żeście go załadowali. No i tutaj ważna funkcja repair. To jest to, co właściwie to samo, co mm, opisywałem Wam w odcinku dotyczącym naprawy plików STL. Tak? Okazuje się, że plik jest gdzieś niepozamykany, nie, nie, nie ma niezamknięte płaszczyzny, niezamknięte powierzchnie. To ta funkcja powinna być w tym momencie pomocna i powinna Wam to zamknąć. I to jest też taka funkcja uproszczona, dlatego że tutaj jest też całe menu dotyczące napraw i tu jest tego wszystkiego dużo więcej. I między innymi dlatego, że właściwie każde z tych menu rozwijanych tutaj y, posiada długą listę możliwych jeszcze opcji. Ja chcę się z tym programem bardziej zapoznać i y, móc opowiedzieć wam w szczegółach o tym wszystkim, co ten program potrafi. Dziś chciałem Wam pokazać jeszcze jedną bardzo istotną funkcję, bo to jest coś, co mnie zaintrygowało i gdybym tylko miał możliwość tydzień, półtora temu pracować z tym programem, no to by mi strasznie ułatwiło pracę. Chodzi o to, że ten program ma możliwość spawania plików STL, przecinania ich względem siebie, a potem spawania razem i wydrukowania jako jednego elementu. I zaraz Wam to zaprezentuję. Dodamy sobie tutaj dwa elementy. Weźmy naszego znajomego rekina. Zauważcie, proszę, że tutaj dostaliśmy informację, że plik jest uszkodzony i że ma cztery uszkodzone krawędzie. Naciskamy funkcję naprawy. Potwierdzamy plik naprawiony. I dodamy jeszcze jeden. Może tym razem, tędy. Dodamy jeszcze jeden element. I teraz spójrzcie, ja będę mógł ten element zaznaczony przesunąć i ustawić go na przykład tutaj na wysokości paście rekina. Znowu dostałem informację, że mam tym razem 6 uszkodzonych krawędzi. Znowu naciskam przycisk napraw. Został naprawiony. I teraz spójrzcie. Mogę sobie tutaj to powiększyć, jakby jeden element wchodzi mi w drugi. Z tego co pamiętam, to zdaje się, że żaden z innych programów, o których żeśmy do tej pory mówili, nie ma takiej możliwości. Jeżeli spróbujecie najechać jednym elementem na drugi, to zostanie on automatycznie odsunięty i nie da się tego zrobić. Natomiast tutaj możemy sobie podejrzeć te dwa pliki, które tutaj mamy, rozwinąć jeszcze informacje o nich. Ale co najważniejsze, możemy doprowadzić do pocięcia. I teraz, w momencie, kiedy uruchomiliśmy funkcję cięcia, yy, pozwólcie, że ja wybiorę swój profil i ten profil dostaniecie jako bonus. Będzie go można sobie tutaj zaimportować. Yy, tnę. I mogę albo wyeksportować albo dokonać podglądu. Yy, yy. Wygenerowanego pliku, i spójrzcie, co się stało. Mam, jak gdyby, zespawane dwa obiekty. To jest, myślę, absolutnie unikalna funkcja w tym programie zawarta. Czegoś takiego nie widziałem w żadnym innym programie. Nie, może niedokładnie szukałem, może nigdy mi to nie było aż tak bardzo potrzebne, żebym musiał tego szukać, ale nie wydaje mi się, żebym był w stanie gdziekolwiek to znaleźć i gdziekolwiek miał możliwość przetestowania czegoś takiego. Tutaj robi się to dosłownie kilkoma kliknięciami, jak widzieliście. Wszystkie krawędzie zostały połączone. Wyjściowy plik przecięty. I przygotowany do wydruku. Ja mam nadzieję, że program wydał Wam się interesujący i zechcecie się nad nim pochylić, zechcecie go ściągnąć i przetestować. I tutaj wielka prośba do Was: y, zadawajcie pytania, y, stwórzmy y, razem ten kolejny odcinek. Y, Im więcej będziecie się zagłębiać w szczegóły, im więcej będziecie zadawali szczegółowych pytań, tym więcej y, ja będę w stanie w następnym filmie o tym programie powiedzieć. Mam nadzieję, że to się stanie wkrótce. Myślę, że gdzieś około 2-3 tygodni sobie damy na to właśnie zadawanie pytań, na to, żebym ja był w stanie zrobić scenariusz takiego odcinka. I do programu na pewno wrócimy, bo jakość wydruków, jakie ja osiągnąłem, wydaje mi się bardzo dobra. Jak mogliście się przekonać na własne oczy, program jest naprawdę bardzo intuicyjny. Myślę, że będziecie się dobrze czuli z tym programem. Tutaj również będą dostępne takie funkcje jak sterowanie przyspieszeniem i zrywem, czyli funkcje accelera Acceleration i jerk, które pozwalają na znaczne poprawienie wydruków, ale wcześniej były dostępne tylko z poziomu ustawień e promu. Tutaj można nimi sterować z poziomu slicera. To wszystko wydaje się być bardzo interesujące, natomiast ja nie jestem w stanie po tygodniu używania tego programu i to właściwie tylko na kilku wydrukach pokazać Wam dzisiaj więcej. Do programu na pewno wrócimy. Musicie mi dać około 2-3 tygodni na dobre rozpracowanie tego, jak ten program działa, jak działają jego funkcje i na pewno spotkamy się z tym programem jeszcze raz.